Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na sierpniowego wrap-upa. Tak jak pisałam Wam na fanpage'u na Facebooku, trochę mi się znowu w tym miesiącu przyszalało, jeśli chodzi o czytanie książek. Co prawda przestałam czytać, jak napisałam tego posta, bo odechciało mi się kompletnie czytać, miałam jakiegoś kaca książkowego. Żadna książka mnie nie pociągała, ale i tak tych pozycji w tym miesiącu jest 18. Powiem tylko tytułem wstępu jeszcze, że tych książek, które Wam nie będę w stanie pokazać, wkleję Wam okładki. Wynika to z tego, że książki oddałam już po prostu do biblioteki. I pierwsze dwie pozycje pochodzą właśnie z biblioteki, to dwie książki Alka Rogozińskiego, Jak Cię Zabić, Kochanie, i Ukochany z Piekła Rodem. Dwie fantastycznie napisane komedie kryminalne, w których i ta zagadka jest świetnie obudowana i dobrze napisana, i ta warstwa komediowa też jest świetnie zrobiona, także ja naprawdę, czytając zwłaszcza Jak Cię Zabić, Kochanie, dosłownie wyłam ze śmiechu nad lekturą. Dawno się tak nie uśmiałam czytając kryminał i podpisuję się pod tym, co się mówi o Alku Rogozińskim, że to jest książę polskiej komedii kryminalnej. Zdecydowanie tak, ten tytuł trzeba mu oddać, książki są fantastyczne i na pewno sięgnę po kolejne tego autora, jeśli pojawią się na rynku. Kolejna pozycja w sierpniowym wrap-upie to Byliśmy Łgarzami. O tej książce mówiłam więcej w jednym z ostatnich filmów, w filmie o książkowych rozczarowaniach. Książka, która miała być zaskakująca, książka, która miała być porywająca, okazała się niestety przewidywalna. Przewidziałam to nieprzewidywalne zakończenie mniej więcej w połowie książki, to znaczy jakby wysnułam dwie teorie, z których jedna się sprawdziła, więc niestety do wszystkich osób, które mówiły, że to jest zaskakujące zakończenie, podeślijcie mi coś lepszego. Kolejna pozycja to Eleonora i Park Rainbow Rowell. I tu muszę przyznać, że oczekiwałam czegoś takiego jak fangirl. Lekkiej, przyjemnej, trochę zabawnej historii, którą po prostu przeczytam w ciągu godziny i o niej niedługo zapomnę. Dostałam trochę inną historię, coś bardziej niewspółczesnego, coś troszeczkę inaczej napisanego, wciąż dobrego, ale jakby bardziej dwuwymiarowego, mniej takiego na zasadzie ach, prosta książka dla nastolatków. To jest coś, nad czym można trochę dłużej posiedzieć, można się trochę dłużej zastanowić. Nie czegoś takiego oczekiwałam, aczkolwiek nie jestem zawiedziona absolutnie. Kolejna sierpniowa pozycja to Skrajnie Mylne Sygnały Federiki Bosco. Książka dosłownie gabarytów niewielkich, przeczytałam ją chyba w pół godziny, ale to taka lekka, przyjemna historia na raz. W miarę zabawna, nie trzeba nad nią za długo myśleć, intrygę można przewidzieć w zasadzie na drugiej stronie, ale mimo wszystko czyta się ją przyjemnie. Główna bohaterka od zawsze ma problemy z mężczyznami. Kiedy znajduje już tego jedynego, przynajmniej tak jak jej się wydaje, który jest nie dość, że zniewalający i boski i w ogóle, to jeszcze się okazuje, że jest zajęty, ma żonę i tak naprawdę jest dla niej tylko facetem na telefon. W tym sensie, że kontaktuje się z nią właśnie tylko za pomocą telefonu, przez SMS-y, kiedy żona gdzieś tam nie widzi, kiedy żona jest w łazience, to nie wysyła wierszyki miłosne i tak dalej. Z tego oczywiście wychodzą problemy, bo kobieta jest uzależniona od swojego telefonu dzięki temu. Nie jest to może lektura ambitna, natomiast zabawna i taka faktycznie na raz do przeczytania, do uśmiechnięcia się nad nią. Kolejna książka, którą przeczytałam w sierpniu, od poprzedniej zdecydowanie różni się gabarytami, to Królowa Cieni Sarah J. Maas, czwarty tom Szklanego Tronu. I w mojej opinii jest to najsłabszy tom Szklanego Tronu jak dotąd. Książka najbardziej nudna, z tego powodu właśnie trafiła do książkowych rozczarowań. Przez przeskoki akcji między jakby akcją bieżącą dotyczącą Selene, przeskoki do wiedźm, to mnie wybijało z czytania, to mnie wybijało z tego takiego zaintrygowanego toku. Jakby nie umiałam się wbić w akcję, bo po prostu ona za często przeskakiwała z postaci na postacie. Nie twierdzę, że książka jest zła, bo niektórzy mnie chcieli linczować w komentarzach pod jednym z ostatnich filmów, kiedy właśnie mówiłam, że książka trafia do rozczarowań. Niektórzy chcieli mnie linczować, jakby... Ja nie mówię, że książka jest fatalna, że jest zła, że nie czytajcie tego, że gniot i tak dalej. Po prostu mnie rozczarowała, bo jest najsłabszym, jak dla mnie, tomem z całej serii. Znaczy to, że nie przeczytam kolejnej, albo że tą, nie wiem, wyrzucę, spalę, cokolwiek. Po prostu jestem nią rozczarowana, bo oczekiwałam czegoś lepszego, oczekiwałam takiej wartkiej akcji, jak na przykład w poprzednich trzech tomach. Oczekiwałam, że nie będę mogła się tej książki oderwać, a z trudem brnęłam przez nią przez 2 tygodnie. A to mi się po prostu nie zdarza, ja nie czytam nigdy książek tak długo. Dlatego książka trafia do rozczarowań i dlatego nie jestem jakoś super nią zachwycona. Natomiast tak jak mówię, nie twierdzę, że jest zła. Po Królowej Cieni sięgnęłam po Wyśnione Miejsca, czyli książka, która znalazła się w Wyśnionym Mondrive Boxie. Książka, która zaskoczyła mnie innym podejściem do schematu New Adult. Niby mamy bohaterkę, która jest dobrą uczennicą i chłopaka, który jest na wylocie ze szkoły, wagaruje, pije i tak dalej, ale ich historia nie jest klasyczna. Tutaj został wprowadzony ten nietypowy motyw snu, przynajmniej dla mnie nietypowy. Pisaliście mi w komentarzach, że to jest coś, co już się pojawiało w innych historiach, ale ja innej książki z tym motywem nie czytałam, więc się nie mogę odnieść.
Podoba mi się to, że jakby ten wątek, że on jest bad boyem, ona jest grzeczną dziewczyną, nie jest wyjściem do tej historii. Tutaj chodzi o to, że bohaterka cierpi na bezsenność i tego chłopaka właśnie poznaje we śnie. Tylko w tym śnie oni oboje mogą być prawdziwi i teraz następuje ta różnica między tym, jacy oni są we śnie właśnie, a jacy są w rzeczywistości i chodzi o to, czy uda im się to co jacy są we śnie, przenieść do rzeczywistości. Początkowo książkę czytało mi się opornie przez jej specyficzny styl, specyficzny klimat, ale potem jak już się przyzwyczaiłam do sposobu, w jaki jest napisana, zaczęłam go doceniać. Bardzo fajna pozycja, której jeśli jeszcze nie znacie, to myślę, że mogę ją Wam polecić. Następna sierpniowa pozycja jest moim absolutnym hitem. Jeszcze nie mogę Wam pokazać tej książki fizycznie, ale jeszcze, bo niebawem będzie o niej cała recenzja, będzie film. I to Gaz, druga część Promyczka Kim Holden. Książka, którą jak otworzyłam, to byłam trochę w szoku. Bo czytałam pierwsze kilka stron i miałam takie... Moment, co ja czytam? Co to za historia? Kto to napisał? W ogóle mi to nie przystawało do Promyczka, ale jak już przebrnęłam przez te pierwszych kilka stron, co nie było takie proste, bo w sposób, w jaki one były napisane, jakby kompletnie nie przypiął, nie wypiął do Promyczka. Ale kiedy już przez to przeszłam i doszłam jakby do sedna tej historii, to był po prostu miód na moje serce skołatane Promyczkiem. Opowiem Wam o tej książce niebawem, będę też miała pewne coś do zakomunikowania w związku z nią, także że czekajcie, we wrześniu będzie na kanale. Kolejne dwie pozycje przeczytałam z polecenia Aliski, z kanału Aliska Czyta. Ona jest taką, mam wrażenie, orędowniczką czytania tej serii w Polsce. Mówię oczywiście o Królu Kruków i o Złodziejach Snów Maggie Stiefwater. Dla mnie ta historia początkowo była kompletnie nie w moim klimacie. Nie umiałam się w nią wgryźć, byłam pogubiona. Czytając pierwsze rozdziały zastanawiałam się, jakie są w zasadzie relacje między bohaterami, kto jest kim, o co tu w ogóle chodzi. Ale kiedy już załapałam, co się dzieje i powiązałam ze sobą bohaterów, absolutnie się zakochałam w tej historii. Pierwszy tom uważam za lepszy od drugiego. Drugi tom mnie trochę wynudził, ale jeśli mam oceniać tę serię jako całość, a przynajmniej te dwa tomy, które czytałam, to jestem pod dużym wrażeniem. Niesamowicie podoba mi się motyw, klimat tej książki i w ogóle pomysł jakby na stworzenie czegoś takiego, na poszukiwanie tego króla. I ci kruczy chłopcy też są rewelacyjnie wykreowani. Nie jestem tak jak Aliska fanką Ronana. Ja raczej opowiadam się po stronie Ganseya, chociaż Adam też budzi moją sympatię i polubiłam też bardzo Blue. Jeśli jeszcze nie znacie tych książek, to myślę, że podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała na ich temat Aliska, pod wszystkimi poleceniami, myślę, że warto po nie sięgnąć. Kolejna sierpniowa lektura trochę zmieniła mi klimat, bo wybrałam do przeczytania Kropki Włodka Markowicza. To pierwsza chyba książka youtubera, jaką zdecydowałam się przeczytać i wybrałam ją głównie ze względu na film, który jakiś czas temu, film o tym samym tytule, który Włodek jakiś czas temu wrzucił do internetu. Obejrzałam ten film i pomyślałam, kurczę, ten człowiek jest inny, ten człowiek jest inteligentny. On robi takiego YouTube'a, jakiego ja bym chciała kiedyś widzieć, takiego inteligentnego YouTube'a. YouTube'a, na którym nie chodzi o skakanie na bungee w stroju świnki, bez przytyków oczywiście do nikogo. Nie chodzi o robienie kulisów, na przykład wizyty w McDonaldzie, to też się zdarza na YouTubie. Wiecie, chodzi mi o taką wyższą formę YouTube'a, bardziej artystyczną, bardziej inteligentną. YouTube, który ma coś wnieść, coś przekazać. Film Kropki bardzo mi się podobał. Nie powiem, że w jakiś sposób zrewolucjonizował moje życie, bo jakby niektórych spraw byłam świadoma, ale bardzo spodobało mi się podejście Włodka do tematu i to, co chciał przez ten film przekazać. Dlatego właśnie zdecydowałam się przeczytać jego Kropki, czyli coś w rodzaju biografii, coś w rodzaju pamiętnika. No nie, pamiętnika to jest może złe słowo. Biografia też nie do końca, a to taka historia o nim. Te rozdziały, które przeczytałam, dały mi taki obraz interesującego, inteligentnego człowieka, z którym chce się nawiązać relacje, z którym chce się rozmawiać, bo chce się słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Mało ludzi w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, zwłaszcza tych młodych ludzi, ma coś do przekazania i robi to w inteligentny sposób. Włodek to potrafi i do tego potrafi przekonać do siebie ludzi, także mam wrażenie, że jeśli nie znacie jeszcze tej postaci, to powinniście przeczytać jego książkę i powinniście obejrzeć film Kropki. Zostawię Wam link do niego na dole. Myślę, że większość z Was zna, ale jeśli nie, to tam odsyłam. Następna sierpniowa książka to znów przeskok w klimacie, tym razem wybrałam sobie Strażniczkę Książek. Nie spodziewałam się czegoś tak uroczego, tak czarującego, tak cudownego i ciepłego. Zakończenie mnie trochę zbiło z tropu i trochę mi się nie podobało, ale sam koncept na to, że można wejść do historii po to, żeby pilnować tego, żeby jej bieg się nie zmienił, żeby nic się nie działo, że w ogóle można wędrować po książkowych fabułach i po tych krainach. Ta książka jest tak urocza, że ja nawet mając te swoje 20 prawie 3 lata,
czułam się czytając, jakbym miała znowu 12. Nie mogłam się oderwać od tej książki. Tak mi się to wszystko podobało, że dosłownie, no, inni czekają na list z Hogwartu, a ja bym czekała na taką książkę, dzięki której mogę się przenieść do innych książkowych wymiarów. To by było coś rewelacyjnego. Następna książka już nie była tak zachwycająca, to Oddam Ci Słońce, o którym mówiłam w książkowych rozczarowaniach, o której wy próbowaliście mi też przekonać, że jest świetna. No niestety, ja nie widzę jej sensu, dla mnie to jest taki pseudoartystyczny bełkot, który ciężko było mi czytać, przez który ciężko było mi brnąć. Rozumiem to, że macie prawo do własnej opinii oczywiście i rozumiem to, że dla niektórych ta książka jest świetna. Ja być może nie doceniam jej fenomenu albo po prostu zbyt dużo oczekiwałam. Dla mnie jest to po prostu nuda totalna. Następna książka, którą przeczytałam, to Tu i Teraz, tej samej autorki, która napisała Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. I gdybym tego nie wiedziała, w życiu bym nie powiedziała, że ta sama autorka stworzyła dwie tak różne historie. Tu i Teraz to taki obraz postpandemicznej, postapokaliptycznej rzeczywistości, w której tylko grupka ocalałych po zagładzie osób zostaje przeniesiona w czasie do naszej współczesności, do roku 2010. I im nie wolno w żaden sposób ingerować w to, co się dzieje, w bieg wydarzeń, nie wolno im nawiązywać żadnych relacji z tubylcami, czyli z osobami, które faktycznie pochodzą z tych czasów. Jednak główna bohaterka, 16-letnia Prenna, decyduje się jakby zaingerować w historię, bo odkrywa fakty, które do tej pory były nieznane i ona zaczyna powątpiewać we wszystkie reguły, które jej od zawsze są wpajane. Historia jest zaskakująca, historia jest niesamowita, świetnie się ją czyta. Żałuję, że to nie jest seria, bo przydałaby się tutaj po prostu kontynuacja. I jednocześnie czytając ją nie mogłam się pozbyć takiego wrażenia, że tak faktycznie może się stać. Znaczy nie mówię, że wierzę w to, że komary rozniosą jakąś plagę i że ludzkość wyginie. Bardziej chodzi mi o rzeczywistość taką techniczną, która jest przedstawiona w tej historii. Że na przykład za jakiś czas nie będzie komputerów, wrócimy do używania pióra, długopisu, gazet. Będą gazety, znowu ktoś będzie czytał gazety, a nie książki. To by było dziwne, ale to jakby nie jest takie zupełnie nieprawdopodobne, że nie może się zdarzyć. Z wielką przyjemnością czytałam tą książkę i bardzo serdecznie Wam ją polecam. Następna na liście do przeczytania była Obrona. Kryminał, thriller z wątkiem rosyjskiej mafii, w którym główny bohater, który jest byłym adwokatem, ma 48 godzin na to, żeby uratować swoją córkę. Musi dokonać niemożliwego, musi wybronić osobę, która jest winna, albo spowodować zamach w sądzie. Historia wydawała mi się nieprawdopodobna, ale czytało ją się fenomenalnie. Wiadomo, że jest trochę naciągana, jest trochę oderwana od rzeczywistości, że dzieją się w niej trochę rzeczy nieprawdopodobne, natomiast czyta się to z wielką przyjemnością. Jestem bardzo ciekawa, czy Zarzut jest kontynuacją tej historii. Jeśli tak, to z wielką chęcią przeczytam. Kolejną książką przeczytaną w sierpniu jest Więzień Labiryntu Jamesa Dashnera. Również mówiłam o tej książce w książkowych rozczarowaniach i tu znowu muszę się odnieść. Mówiłam tylko i wyłącznie o tej pozycji, nie o całej serii, bo całej serii, jak wiecie, jeszcze nie przeczytałam, ale mam to w planach, wtedy na pewno dam Wam znać, jak mi się podobało. Ta część wydawała mi się zbyt podobna do Igrzysk Śmierci i do trylogii Testy. Znowu jednostka walcząca z systemem, walcząca z całym światem, jednostka obdarzona wyjątkowymi umiejętnościami. To, na co on wpada, ten główny bohater Thomas, to, na co on wpada, co ma zrewolucjonizować ich działania w celu wyjścia z labiryntu, jest dla mnie oczywiste od pierwszej strony i dziwiłam się, dlaczego on nie zrobił tego wcześniej. Także ten tom uważam za słaby, ale na pewno przeczytam kolejne i obejrzę też ekranizację, bo podobno jest całkiem niezła. Przedostatnia sierpniowa książka to 4 sekundy do stracenia K.A. Tucker, czyli trzeci tom serii zaczynającej się od 10 płytkich oddechów. I to chyba mówiłam Wam właśnie czytając 10 płytkich oddechów i jedno małe kłamstwo, że byłam zaskoczona tym, jak dojrzała jest to literatura, że to nie jest zwykła historia dla młodzieży, przewidywalna, nic nie wnosząca itd. To jest faktycznie seria zaskakująca, nie bezpośrednio jakby ze sobą powiązana, bo każda książka dotyczy innego bohatera, którzy ze sobą są jakoś związani. W tym przypadku historia dotyczy właściciela klubu nocnego, który ma trochę misję zbawiania świata, ale to ja mówię zupełnie ironicznie, bo jakby jego działania, to co on robi, mają przynieść coś dobrego i mają być trochę odkupieniem win. Książkę czytało mi się fantastycznie, tak jak zresztą poprzednie książki tej autorki i jak kolejną książkę tej autorki, ale już nie należącą do tej serii, czyli Przez niego zginę. Kryminał, obyczajówka z wątkiem kryminalnym, o którym mówiłam Wam w ostatniej recenzji. Zaskakująca, intrygująca książka, przy której nie udało mi się przewidzieć zakończenia.
I to już chyba powinno Wam powiedzieć wszystko. Tę książkę po prostu warto przeczytać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sierpniowy wrap-up. Jak zwykle, jeśli czytaliście którąś z tych pozycji, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej sądziliście. I podzielcie się też jakimś tytułem Waszej ulubionej książki z tego miesiąca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!